Witamy serdecznie z naszego studia w Domu Kultury Ariadna. Z tej strony Ewelina Kopera, moja koleżanka Nina Chmielecka i nasz gość specjalny, pan Jacek Kędzierski. Witamy serdecznie. Pana Jacka już znacie, ponieważ występował w naszym poprzednim nagraniu. Przypomnę tylko, że pan Jacek z wykształcenia zawodu jest prawnikiem, a sercem wielki miłośnik Starego Widzewa i historii. Zgadza się? Wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło od poprzedniego nagrania. Kochani, skoro mówimy już o historii, to od razu warto wspomnieć, o czym będzie dzisiejszy odcinek. W maju tego roku mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. I o tym chcielibyśmy porozmawiać, a jednocześnie zapoczątkować cały cykl różnych nagrań, które będą krążyły wokół tej ważnej dla Polski daty. Będą to różne ciekawostki historyczne, ale z zupełnie innej strony. Dzisiaj chcemy tylko delikatnie nakreślić rys historyczny, żebyście wiedzieli, o jakim okresie mówimy, co się wtedy wydarzyło, a nie będę zdradzała kolejnych szczegółów. Nina, co się działo w roku 1791? Tak, to wspomniała konstytucja, to też jest bardzo ciekawy czas, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jest to moment, kiedy trwa we Francji rewolucja. Właśnie. Jednocześnie trwają, znaczy ona się rozpoczęła oczywiście wcześniej. Trwa też wojna rosyjsko-szwedzka i turecka, równolegle. Jest to moment oczywiście, kiedy powstaje inna konstytucja Stanów Zjednoczonych, która była pierwszą konstytucją na świecie i poniekąd ta nasza konstytucja 3 maja wzorowała się w tej amerykańskiej. Więc to jest taki bardzo dynamiczny okres. Oczywiście w Polsce na tronie zasiada Stanisław August Poniatowski. Bardzo kontrowersyjna postać. Myślę, że do dziś wzbudza wiele emocji skrajnych, bo wiele zrobił dobrego dla sztuki, dla kultury. Ale jeśli chodzi o rządzenie państwem, no to dużo mu można powiedzieć. Wspomniałeś o sztuce. Jaki to jest okres sztuce? Bo jesteś historyczny. To jest oświecenie. Też w Polsce ze Stanisława Augusta panowała taka specyficzna odmiana wokół niego. Powstał tak zwany styl stanisławowski. Nie będę tak długo się rozwodzić na ten temat, ale będzie o tym wspominali w kolejnych nagraniach, także tylko na pewno opowiem o tym bardziej szczegółowo. I też tutaj się nasuwa moje pierwsze pytanie do pana Jacka. Kto zainicjował powstanie Konstytucji 3 maja? Jakie jej były konsekwencje? Co ona zmieniła? Jeżeli chodzi o Konstytucję 3 maja, to ona oczywiście nie powstała nagle z 2 na 3, ani z 30 kwietnia na 1 maja. Ruch reformy w Rzeczpospolitej trwał od lat powiedzmy 50. Przez całe panowanie Stanisława Augusta zaczął się jeszcze w końcówce tak zwanej epoki saskiej. Wtedy obóz, tak zwana familia, skupiony wokół Czartoryskich, no nie bardzo odpowiadała mu sytuacja polityczna w Polsce, a zwłaszcza system rządów. I on rozmyślał na ten temat i właśnie jak zreformować, w jakim kierunku Polska powinna, ustrój Polski powinien być zreformowany. I owocem tych długoletnich prac, niemalże półwiecznych, była Konstytucja 3 maja. Oczywiście te prace nie trwały, bo przerwał je pierwszy rozbiór Polski, później był taki czas zastoju kilkunastoletniego, no i później ożywienie polityczne nastąpiło ze zwołaniem Sejmu. On później został nazwany Sejmem Wielkim, Sejmem Czteroletnim, bo zwykle kadencja Sejmu trwała 2 lata, a tym razem po upływie tych 2 lat zdecydowano się nie rozpuszczać Sejmu posłów, ale
dobrać kolejną pulę posłów i połączyć, dlatego ten Sejm nazwano wielkim, bo był w zdwojonej liczbie posłów. Także ta myśl o reformie, o przebudowie ustroju państwowego rozwijała się w Rzeczpospolitej dosyć długo. No i naszym reformatorom przyszło do głowy, że jedyny ratunek to jest uchwalenie Konstytucji 3 maja, wprowadzenie nowego ustroju, w tym jest cały ratunek dla Polski. No i stąd pewna nagłość wypadków, ale tekst był przygotowany. No, dość powiedzieć, że przecież integralną częścią Konstytucji Majowej była ustawa o miastach i mieszczaństwie, która była znacznie wcześniej uchwalona, więc tutaj, tak jak powiedziałem, nic nie było tam, nic, co by było napisane w nocy z 2 na 3 maja i w trybie nagłym zostało narzucone posłom i królowi do przyjęcia. Z tego, co wiemy, to był to dość korzystny czas na tego typu ruchy, ponieważ Rosja była w tym czasie zajęta innymi sprawami, prowadziła wojnę. Tak, gdzie indziej, i no, był to taki dogodniejszy moment, gdzie troszeczkę mniej na nas zwracano uwagę. Tak, bardzo ciekawy moment. W Polsce były różne obozy, był obóz taki konserwatywny, szlachecki, z którego później wyłonili się targowiczanie. Był ten obóz reformatorski, pochodził z tej familii Czartoryskich i był król w swojej osobie, który miał własną politykę. I nie do końca król, był przychylny od samego początku. Król był, mówił tak, reformy tak, z tym, że musimy być w sojuszu z Rosją. Król był zwolennikiem i zainteresowany sojuszem z Rosją, bo wiedział, że tylko w tym oparciu będzie można przeprowadzić jakiekolwiek reformy. I król w dobie tego Sejmu przecież odbył spotkanie z Katarzyną w Kaniowie, słynne spotkanie, i tam też jeszcze z cesarzem Józefem. Polska miała wejść do sojuszu antytureckiego i wziąć udział w tej wojnie z Turcją. W kwietniu 1791 roku nastąpiło zerwanie tych przymierzy, które istniały. Polska była w przymierzu z Prusami i Anglią. Anglia troszeczkę była ukryta w tym przymierzu. To było przymierze antyrosyjskie. No i właśnie w kwietniu, wczesną wiosną 1791 roku nastąpiło zerwanie tego przymierza na skutek działań dyplomacji rosyjskiej. Czyli rzeczywiście nie był to pomysł, który został bardzo szybko zrealizowany, rodziło się to w bólach. A jak przygotowywaliśmy się z Niną do tego materiału, to no, nie ukrywam, dość dużo czytałyśmy właśnie o samym momencie też uchwalenia Konstytucji 3 maja. Drodzy Państwo, można by nakręcić na ten temat film sensacyjny, ponieważ pojawia się tam i zamach stanu, i spiski, także naprawdę bardzo skomplikowany temat z różnymi zwrotami akcji. Nie było to łatwe i proste, z tego co wiem. Taka intryga to. Tak, taka trochę intryga, dokładnie. Czyli podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, można powiedzieć, że sam zamysł stworzenia takiej konstytucji rodził się przez wiele lat, było wiele różnych stronnictw, no i oczywiście te stronnictwa się nie zgadzały ze sobą, więc to też pewnie jakoś wpływało na okres czasu. Wiemy, że sytuacja polityczna też się zmieniała w tamtym okresie, a czy wiemy, jak dokładnie wyglądał sam moment uchwalenia Konstytucji 3 maja? Jak już to był właśnie 2, 3 maja, jak to wyglądało? No to tak wyglądało, jak to było w poezji, jak nam opisano, w poezji, prawda? Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, w owe lata szczęśliwe, gdy Senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali,
gdy w tańcu śpiewano wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. To tak mniej więcej było. No, do tego dodajmy obraz Jana Matejki, uchwalenie Konstytucji 3 maja, który znakomicie przedstawia ten moment. No, uchwalenia doszło tak, powiedzmy, że w sposób nagły, ale tam nie było żadnej żadnej przemocy. Był zastosowany pewien fortel, a ponieważ tam część, specjalnie tak, bo z, była, tak, z 5 maja przesunięto to na 3, żeby nie wszyscy przeciwnicy tak, zdążyli wrócić. Żeby z sferi wielkanocnych nie wrócił. Dosyć szybko podsunięto królowi tekst, żeby złożył przysięgę. Tak, na, tak, to przysięgę samo to podobno błyskawicznie nastąpiło. Na konstytucję. Król akceptował te wszystkie zapisy konstytucji, cały tekst konstytucji, więc tu oporów nie było. Jedyna była, no właśnie wtedy miał król i wszyscy mieli świadomość, że Prusy zdradziły nas i ten sojusz antyrosyjski został zerwany, że jest taka nagłość sytuacji i trzeba podjąć szybkie działania. Oczywiście błędnie przypuszczano, że uchwalenie tej ustawy uratuje Polskę. Polskę mogła uratować armia 100-tysięczna, a może 150-tysięczna, którą można by było wystawić przeciwko Prusom, przeciwko Rosji. Jakie znaczenie dla Polski miała Konstytucja majowa? Bo przecież ona nie funkcjonowała. Ona przez ten rok to co było? Było potwierdzanie tej konstytucji przez sejmiki, bo system był taki, że każdą ustawę musiał zatwierdzić Sejm. No i to szczęśliwie te wszystkie sejmiki ziemskie zatwierdziły tą konstytucję. Na wiosną to już przyszła targowica. Jeszcze chciałabym wrócić do mojego wcześniejszego pytania o konstytucję, czym ona właściwie była, jakie zmiany chciała wprowadzić. Może Pan nam trochę o tym opowiedzieć? No, była to zasadnicza zmiana ustroju. Ten ustrój polski i szlachecki, on się wywoził z tych przywilejów szlacheckich nadawanych przez króla od najdawniejszych czasów, od XV wieku. No, konstytucja akurat te przywileje stanowi szlacheckiemu potwierdziła. Co zniosła? Zniosła liberum veto, które powodowało zrywanie sejmów, czyli powodowało to, że praca normalna ustawodawcza nie mogła być prowadzona. Zasada zmiany konstytucji po 25 latach, bo przypuszczano, że sytuacja może ulec zmianie i konstytucja może się, jej postanowienia mogą się zdezaktualizować. No to były te podstawowe. A ile przypomina w konstytucji też się pojawił zapis, że religia katolicka jest religią. No tak. Oczywiście ogólnie panującą, ale mamy wolność wyznania. Ale pojawia się też bardzo ciekawe zdanie, no tak, że apostazja jest tak, przestępstwem. No tak, bo to było. Sprawy religijne były też taką często piłką w grze toczonej przez moce ościenne. Przecież wiemy, że Rosja była prawosławna, a Prusy były protestanckie. Wprowadzono dziedziczność tronu polskiego, no bo ta elekcja to było jednak zło. Oczywiście to była demokracja, Polska była de facto republiką z królem obieralnym, ale to każda taka elekcja to umożliwiała obcym mocarstwom wmieszanie się w sprawy. Czyli wprowadzenie kogoś polskie, obcego w ogóle. Obcego swojego kandydata. I zmiana ustroju społecznego to jest potwierdzenie praw mieszczan już uzyskanych. No i chłopom tam dano, chłopom zagwarantowano opiekę państwa, ale w zasadzie to nie wiadomo, jak to miało w przyszłości. Taki zalążek przyszłych praw. Zniesienia pańszczyzny, tak, może uwłaszczenia jakiegoś, to co nastąpiło już w XIX wieku.
No a sam ustrój no to był na w zasadzie trójpodziału władzy, czyli Sejm był i on miał władzę ustawodawczą. Senat był taki nieobieralny, ale złożony z biskupów, wojewodów, urzędników i tak dalej. No on był drugą izbą i miał zatwierdzać te ustawy uchwalone przez Sejm. Rząd, który otrzymał nazwę Straż Praw i ustanowiono zasadę odpowiedzialności ministra przed Sejmem, odpowiedzialność konstytucyjna. Czyli założenia były bardzo szczytne. Gdyby może był lepszy czas i lepsze okoliczności, to więcej by z tego wyniknęło, ale wiemy, że szlachta była bardzo oburzona faktem, że odebrano jej sporo praw i zmajstrowali, w cudzysłowie tutaj powiem, targowice na boku, tak? No, tym niemniej, tak jak wspomniałem, sejmiki zatwierdziły konstytucję, tam dominowała szlachta. Czy wiemy, kto stał na czele targowicy? Tam się chyba trzy nazwiska. Ach, targowica, ale wspomnijmy na tych, którzy stali na czele tego obozu konstytucyjnego, tak nazwijmy. Tak, tam było bardzo... Źle by było, gdybyśmy nie wspomnieli, mając ulicę 100 metrów stąd, o Stanisławie Małachowskim, marszałku Sejmu. Jesteśmy w ogóle w takim zakątku Łodzi, gdzie ta konstytucja jest uwieczniona, bo mamy Park 3 Maja, ulica Konstytucyjna i prostopadła do niej właśnie ulica Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego. Tam był jeszcze Nestor Sapieha, no to Czartoryscy i cała ta Hugo Kołłątaj, i ten obóz reformatorski to był dosyć szeroki i naszpikowany wybitnymi postaciami. No a targowica, no to ten nieszczęśnicy, ci Branicki, Rzewuski, Potocki, którzy nie zdawali sobie sprawy, zresztą jaka jest sytuacja międzynarodowa i co może spowodować, do czego mogą doprowadzić ich działania. Po fakcie, czyli po Sejmie Grodzieńskim, po drugim rozbiorze łapali się za głowę, cóż my uczyniliśmy, no ale to już było za późno. Na pewno też nie bez przyczyny było, jakby powiedzieć, wolta, jaką wykonał tutaj sam król Stanisław Bogusław Poniatowski, który na początku był bardzo za wprowadzeniem konstytucji, później, kiedy sprawy zaczęły się komplikować, a stwierdził, że sprawa już jest na tyle beznadziejna i przystąpił jednak do obozu targowicza. Tak. Król przystąpił do obozu targowicza. Oczywiście jeszcze w tym momencie nie spodziewał się rozbioru, nie brał pod uwagę tego, że to wszystko może zakończyć się kolejnym rozbiorem Polski. A drugi, trzeci rozbiór właściwie nastąpił w bardzo krótkim czasie. Tak, trzeci po powstaniu, po zdławieniu powstania kościuszkowskiego nastąpił, to był definitywny koniec Rzeczpospolitej. No ale tutaj król, ale proszę zwrócić uwagę, że doradzono królowi. Ci z obozu nawet reformatorskiego Kołłątaj raził przystąpienie do tego, bo widział jednak w tym jakiś ratunek i obronę przede wszystkim przez Prusami, bo my patrzymy, to jest też błąd, który się popełnia, powtarza. Widzimy Rosję, bo ona często się szermuje takim argumentem, bo najwięcej zabrała w tym, na przykład w drugim rozbiorze. No, zabrała, bo te ziemie były rozległe, więc zabrała dużo. Natomiast Prusy, to był największy wróg i one zabrały najcenniejsze terytoria. No, Wielkopolska, Gdańsk, Toruń, to wszystko poszło do później w drugim rozbiorze trafiło do
do plus. Myślę, że wieloletnie zaniedbania po prostu doprowadziły do takiej sytuacji, bo to oczywiście nie była tylko i wyłącznie wina samego króla Poniatowskiego. To są lata zaniedbań na różnych frontach, ale też bądźmy szczerzy, król Poniatowski nie był wybitnym politykiem. Prędzej się tutaj, tak jak rozumiem, skierowało sprawdzone na polu kultury, o czym będziemy też wspominać. Nikt się nie spodziewał wtedy, i to był błąd tych ludzi, nie widzieli tego zagrożenia ze strony Prus. Najbardziej zainteresowane dzieleniem Polski były Prusy, chcąc uzyskać ten nieszczęsny taki trójkąt, niektórzy nazywają korytarz biegnący do Gdańska, do wybrzeża polskiego. Wiemy, że po trzecim rozbiorze, no, 123 lata niewoli, tak, Polska jakby zniknęła z mapy Europy. Ale ciekawy jest moment odzyskania niepodległości, bo właściwie od tego roku, od roku 1918, znowu zaczęto obchodzić rocznicę Konstytucji 3 maja, ale z tego co czytałyśmy, też z przebojami do czasów współczesnych, bo zmieniały się rządy, zmieniały się kolejne poglądy, układy polityczne. Więc... Niemcy, Prusy, w zasadzie Niemcy zajęli w czasie 14-15 roku Królestwo Polskie, no to w 16 roku powołane zostały władze samorządowe, bo wcześniej takiego samorządu z wyborów nie widziano. I ten samorząd zorganizował w Łodzi pierwsze obchody rocznic, to była 125. rocznica Konstytucji 3 maja. Wtedy mamy ulicę Kościuszki, dotychczas spacerową, od tego czasu ulicę Kościuszki. A to było pierwsze takie wydarzenie, no później były już po odzyskaniu niepodległości. W 21 roku, już po wojnie, kiedy Polska zapewniła sobie pokój, te wydarzenia, obchody odbywały się normalnie, z pełną galą, z paradą wojskową. 3 maja był świętem narodowców, czyli Stronnictwa Narodowego. Dla niezorientowanych i przeciwników powiem, że endecji. Natomiast 11 listopada był rocznica odzyskania niepodległości, był świętem państwowym. Takie było rozróżnienie. Tutaj 3 maja świętował naród. Notabene pierwszy raz słowo naród zostało wyeksplikowane, w tym zasada suwerenności narodów w Konstytucji. I tak uważano, że to jest święto narodowe, natomiast 11 listopada to jest święto państwowe, 6 sierpnia święto wojskowe. Tak to wyglądało przez cały okres II Rzeczpospolitej. Oczywiście II wojna światowa, okupacja niemiecka zlikwidowała te święta. No i to, co nastąpiło po jej zakończeniu, czyli to zainstalowanie nowego ustroju, spowodowało, że te święta zniknęły. Tak, 3 maja, 6 sierpnia, 11 listopada. Ostatnie święto, takieś obchody, to był 47 rok. Zakończył się pobiciem studentów w Krakowie i w Łodzi przez różne oddziały. I później była cisza na temat 3 maja. No i odżyło to święto po 80, po sierpniu, czyli już w 81 roku były takie obchody. Też był taki pokój. Pamiętam ze szkoły, że zawsze to święto było obchodzone w sposób taki bardzo pompatyczny. Jeśli można tak to uznać, Nina, chyba też pamiętasz te apele szkolne. A dlatego my w tym materiale i w kolejnych chcielibyśmy już odejść troszeczkę od tego tonu historyczno-politycznego. To jest oczywiście bardzo ważne, ale w kolejnych naszych produkcjach chciałbyśmy z koleżanką pokazać całą otoczkę, która się wiąże z tym okresem. Chcemy się skupić na życiu społeczno-kulturalnym. Stąd kolejne nasze filmiki będą oczywiście krążyły wokół Konstytucji 3 maja, ale już z zupełnie innej strony. Bardzo dziękuję.
podziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za to, że Pan podzielił się z nami swoją ogromną wiedzą i troszeczkę nam przyporządkował to wszystko. A także my żegnamy się z Państwem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które pokażą się już w maju.